co do konferencji prasowej, tylko do meczem Katowic z Piastem Gliwice, że tam będzie inicjują. To było bardzo pozdrowienie głosu z komentowaniem bieżących spraw zespołu. Bieżące sprawy zespołu to przede wszystkim gorąco. Bardzo. To największy problem jest na chwilę obecną. A jeśli chodzi o sprawy kadrowe, no to wszystko jest w porządku. Dziękuję bardzo. Proszę pytania. Panie Grzegorzu, tak trochę zapytam z podtekstem, czy jest Pan przesądnym człowiekiem? Nie. Bardzo dobrze, bo wie Pan, pytam w kontekście jutrzejszego meczu tej trzynastki. Przestańmy. Opowieści z kół i paproci. Dlaczego? To są fakty. Macie szansę na trzynasty mecz bez porażki. Mówię, że to są opowieści z kół i paproci. No. A jak Pan podchodzi w ogóle do tej serii? Seria jest wspaniała. Macie szansę ustanowić rekord w historii klubu. My podchodzimy, tak jak mówiłem wcześniej, metodą małych kroków, chcemy wygrać każdy następny mecz. I na tym kończymy opowieści o naszych seriach. Rozumiem, że Pan w ogóle nie rozmawia na ten temat z piłkarzami, żeby nie przemotywować, tak? Nie, no przecież. My sobie zdajemy z tego sprawę, jak sytuacja wygląda, gdzie jesteśmy, do czego zmierzamy, więc mówienie o tym, czy to będzie 14, czy 15, czy 16 meczów, to jest fajne dla mediów, natomiast my się skupiamy na tym, skupiamy się nad następnym przeciwnikiem i nad tym, jak będzie wyglądała tabela po danej serii gier. Zresztą jest to inaczej, wiem, jak Pan podchodzi do takich rzeczy, no mimo wszystko ewentualnie może się tak zdarzyć, że po trzeciej kolejce, wiadomo, że nie po 30, ale po trzeciej, Krakowia będzie liderem. Czy to takie małe rzeczy? Po trzeciej Krakowia jest wiceliderem. Po czwartej, przepraszam. Czy takie małe rzeczy mają znaczenie mimo wszystko dla Was? Znaczy one mają znaczenie, no tak bym powiedział, nie wiem, migawkowo, bardzo szybko, bo człowiek o tym, nie wiem, pamięta na chwilę po meczu, ciesząc się, patrzy na tabelę, za chwilę się tabela zmienia, więc nie, ja mówię, że dla mnie kluczową sprawą jest tabela po 30 kolejce, w pierwszej kolejności. I to jest najważniejsze. Panie trenerze, a jako trener wspomina Pan taką serię podobną, może większą? Miał Pan lepszą serię w Lechu miałem, bo 20 parę spotkań bez porażki, więc wiadomo, że skala trudności była inna i piłkarsko klub inny, natomiast nie była podobna. Znaczy podobna, była lepsza, ale wszystko jeszcze przed nami. Panie trenerze, zgodzi się Pan z opinią, że Piast jest o wiele gorszy na wyjazdach niż u siebie? Co? Piast na wyjazdach w tym nowym sezonie grał tylko jeden mecz. Przegrał na Ruchu, natomiast tam długimi fragmentami prowadził grę. Generalnie to jest trochę inny zespół niż w ubiegłym sezonie. Uważam, że piłkarsko mocniejszy. Szczególnie jeśli chodzi o poprzednie formacje, bo tam myślę, że Piast zyskał trochę jakości po przyjściu Balisicza, po przyjściu Nespora, po przyjściu szczególnie Wacka, tego środkowego pomocnika Czecha. Z tego, co przynajmniej my zdołaliśmy już tutaj przyglądnąć się, na pewno zespół bardzo dobrze wychodzący do kontry i wykonujący fajnie stałe fragmenty gry. Na pewno lepszy zespół niż, myślę, że piłkarsko Piast jest lepszy niż w zeszłym sezonie. Natomiast każdy następny mecz będzie to weryfikował. Dla nich to jest też początek ligi, dla nas, więc ja jestem sam ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało jutro. Na pewno trzeba się liczyć z tym, że mecz będzie ciężki, bo zespół dobrze grający, bo bardzo dobry z górnikiem, no ale my też mamy swoje atuty, więc ze spokojem czekamy na ten mecz. A spodziewa się Pan tego, że teraz rywale troszkę inaczej do Krakowi będą podchodzić, zwłaszcza tutaj przyjeżdżając, że to nie będzie otwarty mecz, tylko ustawią zasieki? Trudno powiedzieć, że każdy zespół ma jakiś tam swój styl gry, każdy zespół patrzy też na to, co gra przeciwnik. My sobie zdajemy z tego sprawę, że nam z meczu będzie coraz trudniej, no ale my też dysponujemy kadrą młodych, inteligentnych chłopaków, którzy też, z którymi jesteśmy w stanie coś wymyślić tak, żeby zaskakiwać kolejnych przeciwników i nad tym pracujemy. Panie trenerze, wspomniał Pan ostatnio, że widzi, jak ten zespół z tygodnia na tydzień staje się coraz lepszy. Nad jakimi elementami teraz szczególnie dużo pracujecie, jakie elementy chcecie jeszcze w swojej grze rozwinąć? No my nad każdym elementem swojej gry czy swojego przygotowania pracujemy, bo tu nie ma tak, że któryś element już jest dopracowany i doskonały, to jest tylko, to by była mrzonka. Wszędzie są jeszcze rezerwy, wszędzie musimy popracować nad tym, żeby było lepiej, ale nie ukrywam, że dużo ostatnio pracujemy nad wykończeniem akcji, nad skutecznym zakończeniem tej akcji. To nie ukrywam, że chcemy jak najszybciej poprawić. A jak to się poprawia? Bo
może na inne pytanie, no ale mimo wszystko no, ciężko chyba no, nauczyć skuteczności tak kilka tygodni na tym. Jak się nad tym pracuje? Pracuje się nad tym spokojnie, cierpliwie. To trwa, jak pan sam powiedział, nie w ciągu trzech dni, tylko to trwa kolejnymi mikrocyklami. Natomiast no, jak to się już tam poprawia, to pan wybaczy, ale to będzie tajemnica naszej kuchni. Ale nad tym pracujemy. Zobaczymy, czy efekty przyjdą. Po tym piłce bywa różnie. Jednakże w tygodniu kontrakt przedłużył Damian Dąbrowski. Jak pan przyjął tą informację, jak pan ocenia tego zawodnika i jego postępy na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, czy też ostatnich lat? Ja się cieszę, że Damian przedłużył kontrakt, bo nie mówię, że to jest kluczowy zawodnik w naszej układance. Jest ostatnio naprawdę w dobrej dyspozycji, powiedziałbym, w coraz lepszej dyspozycji. Myślę, że to już można w tym momencie bez żadnego tam gadzenia powiedzieć, że to jest jeden z lepszych defensywnych pomocników w naszej lidze, więc ja sam jestem ciekaw, jak Damian będzie szedł dalej w górę. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie, my jako zespół Krakowie i Damian będziemy wspólnie szli w dobrym kierunku, wtedy zyskamy na tym i my, i myślę, że i Damian, bo widać, że się dobrze w tym zespole czuje. No właśnie, ten jego duet z Mirosławem Cubilo, taki duet, jeden zawodnik niższy, z dobrym uderzeniem z dystansu, drugi potężnie zbudowany, który gdzieś może troszkę szybkościowo jest słabszy. Chyba jest to taki fajny duet właśnie defensywnych pomocników, na którym można budować gdzieś dalej siłę tej drugiej linii, prawda? Znaczy ja akurat nie nazywam ani jednego, ani drugiego defensywnym pomocnikiem, bo biorąc poprawkę pod to, że Miros strzelił w zeszłym sezonie 7 bramek, natomiast Damian to jest zawodnik poza tym, że potrafiący grać w defensywie, grający kreatywnie, mający ostatnie podanie, fajne uderzenie z dystansu, no to bym powiedział, że to jest taki bardziej łamany duet, czyli i do przodu, i do tyłu, ale myślę, że ich współpraca wygląda coraz lepiej, natomiast tu jest jeszcze też dużo do zrobienia, więc też nad tym pracujemy. Tam jeszcze są takie elementy, że musimy nad tym popracować, bo czasami brakuje równowagi, jakiegoś wyważenia, czyli w tej grze defensywa, ofensywa. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak, pamiętaj, że jakie są kolejne priorytety, jeśli chodzi o to przedłużanie kontraktu? Wszystkim, no, kogo pan liczy najbardziej, że się uda przedłużyć, zatrzymać? Ale my tu nie mamy większych problemów, jeśli chodzi o przedłużanie kontraktu. W ogóle na największym zawodniku ma aktualne kontrakty i nie ma czegoś takiego, że coś nam spędza sens powie. Na pewno nad tą sprawą cały czas pracujemy, cały czas się przyglądamy. Nie ma też takiego znowu parcia ani ze strony chłopaków, ani ze strony naszej, że nagle na szybko coś musimy przedłużać. Myślę, że chyba niedługo kończy się kontrakt Denisowi, ale Denisowi też już rozmowy trwają, więc pomału w tej naszej układance będziemy robić tak, żeby każdy z tych ważnych ogniw miał spokojną głowę i zajął się tą grą. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję również.